Artur, dzisiaj wygrałeś z Brianem Minto. Zapowiadałeś, że to będzie rok pod znakiem mniejszej ilości gadania, większej ilości robienia, ale tych niedoróbek cię jednak sporo było w ringu. No, troszkę taki byłem za spokojny. Chciałem wyjść, poboksować. Czasami chyba lepiej nawet bardziej agresywnie wkładać te silne ciosy. Na pewno zawodnik, który też umie boksować, nie był to jakiś tam, też bardzo fajnie skracał ring, tak ciężko. Wiedziałem, że poluje na lewy sierpowy. Nie miał być zbyt mocnego ciosu, ale skracał ring gdzieś tam, więc tak schodziłem troszkę z opuszczoną ręką, ale wszystko widziałem, tak gdzieś się tu ślizgało po tym. No i co, na pewno dla mnie doświadczenie, szkoda tylko, że może i dobrze, że tak walka wyszła, nie inaczej. Na pewno to jest dobry sprawdzian przed Molo. Niby tam może sobie myśleć, że będzie miał jakiś sposób, ale naprawdę widzę, to schodzę. I kondycyjnie też było dobrze. Ja tam mówię, jak wchodził do mnie, starałem się klinczować, żeby sobie trochę to poprzerabiać. Też w gardzie stałem troszkę, żeby to poprzerabiać, no bo w sparingu mogę przerobić, a w walce też o tym myślałem. I chciałem to sprawdzić, przytrzymać, nie tylko schodzić cały czas, tylko mówię, Molo będzie szedł, będzie trzeba sklinczować, odepchnąć, bić. Molo jest na pewno łatwiejszym zawodnikiem niż Minto. Więcej przyjmuje, jest prosty, idzie jak który, a on gdzieś tu się zablokował, tu gdzieś pokazał. Na pewno doświadczenie cenne i tyle. W sparingach, jakie obserwowałem, unikałeś już praktycznie w ogóle. Nie zostawałeś na linach, nie dawałeś się zamykać w narożnikach. Tutaj tych momentów jednak było sporo, kiedy na tych linach sobie wisiałeś. Bo chciałem też przerobić. To nie było, że wisiałem z opuszczonymi rękami. Na chwilę może miałem te opuszczone i zaraz podnosiłem. Chciałem, mówię, poprzerabiać. W walce w sparingu mogę przerabiać, a to trzeba w walce zastosować. Próbowałem, naprawdę. To nie jest to, że wyszedłem i wstałem. Tylko widzieliście, gdzieś tu podniosłem, gdzieś tu przybył. Czasami podbródek weszedł. Wszystko to takie było widoczne z jego strony. Na pewno dla mnie to jest nauka. Nie była to walka jakaś dobra dla mnie, ale na szczęście wygrana i materiał, analiza i teraz więcej jeszcze treningu. Mam nadzieję, że teraz sobie troszkę odpocznę, bo też trochę jestem przemęczony tym wszystkim, bo naprawdę od początku roku trenuję ciężko i nie ma wolnego. Mam tydzień wolnego, przysięgam, cały ten tydzień wolnego i znowu ciężkie zapiernić. To przygotowywałem się do 10 rundówek, to może nie wszystkie boksowałem 10 rund, ale każde przygotowania do takiej walki to widzieliście, jakie to są poty wylane i jestem trochę przemęczony, ale pomalu biorę duży odpoczynek i coś większego szykuje się na koniec roku. Teraz zobaczymy, trener teraz pewnie będzie zły po walce, więc zobaczymy. Trener określił twoją postawę krótko, słabiutko. No bo trener jest taki, ma dużo racji w tym wszystkim. Wkurzało go na pewno to, że go tam czasami nie słuchałem, ale to nie, że nie słuchałem, tylko mówi wyżej rękę prawą. Jak podnosiłem prawą rękę, wszystko wchodziło tak, jak on mówił, nie? A czasami chciało się pokazać, żebym uderzył jednak ten lewy, chciałem go skontrolować. Mało biłem prostych, więcej chciałem na ten lewy sierpowy. Nie wyszedł, no to jest tylko doświadczenie. Ja się cieszę w głębi serca gdzieś tam, że tak wyszła walka, nie od razu Bóg, tylko że mogłem się jeszcze raz sprawdzić na tej dziesiątce, jak to jeszcze wygląda. Tam raz wyglądało to z McLeanem, a chciałem zobaczyć. Na pewno dla mnie cały czas doświadczenie. Dużo jest pracy, co widzieliście. Tylko że, kurde, no to jest moja, była 15 czy 16 walka, 15 walka, więc ja się tylko cieszę, że tak, a nie inaczej. Trener jeszcze dodał mniej mówienia o strojach, mniej mówienia o piosenkach, więcej mówienia o boksie. No dokładnie, troszkę kurde dzisiaj przesadzałem, stałem pół godziny przed lustrem, przeglądałem się, czy dobrze wyglądam i faktycznie kurde trochę za spokojnie, nie myślałem o tym, ale no co, no kurczę, mówię, nauka, trochę jestem niezadowolony, ale trudno, jakbym był cały czas zadowolony. Fajnie było na sparingach, wszystko fajnie, a tu mówię w walce. Ja też nie czułem żadnego zagrożenia, to nie jest tak, że ja wyszedłem i gdzieś tam było przez moment, nawet widzieliście, ja tam dostałem, się śmiałem, tam pokazywałem, że jest okej, trener wkurzony, już mówię, o kurde. Wszystko było pod kontrolą, tylko że po prostu niepotrzebne to było, głupio to mogło wyglądać i złe wrażenie robiło na pewno to zostawanie, ale mówię, chciałem też poprzerabiać dużo do roboty. Pewnie niektórzy powiedzą, no nie mógł się z Minto przed czasem poradzić, co z nim będzie. Ja to naprawdę mam gdzieś, ja robię to, kocham to, co robię i jest dużo pracy. I tak jak mówię, styl robi walkę. Dzisiaj z Mindo mogę wygrać, wygrałem na punkty, a z przeciwnikiem, który go pokonał przed czasem albo przegrał, albo jakoś tak mogę wygrać przed czasem. To jest styl. Styl robi walkę. Na przykład przyjechał do mnie na sparingi dla ciekawostki John T. Willis. Kurde, jakbyście zobaczyli te sparingi, to wyglądało to śmiesznie. No, nic nie mógł mi zrobić, bił jak mucha, a tak dziwnie to wyglądało. Także
To mówię, styl robi walkę. Niby zawodnik, który coś tam ma, nic nie widzieliście. No, się śmiałem, ale nie było do śmiechu. To mówię, całkiem inne style. A przyjedzie Olokun jakiś silny, mocno bijący i robię co chce, tak? To wszystko ma dwie strony. Także... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mi brakowało i wczoraj na ważeniu też nie widziałem w takiej naturalnej twojej agresji, takiego naturalnego wzroku, takiego dla ciebie tradycyjnego wzroku, że chciałbyś gdzieś tego rywala już ubić na ważeniu. Briana dobrze znałeś, przytulaliście się i w ringu cię nie przełożyło się to, myślisz, w ogóle na to, że jednak trochę tej agresji ci zabrakło? Właśnie tak jak mówię, troszkę za spokojnie wyszedłem, tak, no kurde, kolega. Ciężko właśnie to, ta koncentracja, mówię, troszkę odpuściłem tego psychologa, to nie jest to, że to, tylko na pewno to mi dużo dawało, tak, byłem taki skupiony, teraz tak, no trzeba wrócić do tego, nie było czasu, tu obóz, mówię, ciężkie treningi, naprawdę też się to udziela, natomiast brakowało tego właśnie, wyszedłem tak, a dobra, będę boksował spokojnie, pod koniec przyspieszę, a to trzeba było napierniczać od początku. Jak biłem prawym prostym, to wszystko tam wchodziło, tam biło prawy, ponawiać, ale to teraz mówię, łatwo można mówić, a swoje się myślało, także to no, tylko doświadczenie. Nie przeraża cię te 7 kolejnych tygodni pracy do kolejnej dziesiątki? Szczerze? Przeraża, bo to nie jest to, to jest ciężki trening, ludzie sobie nie zdają sprawy, jaka to jest ciężka choroba, ile hektolitrów wylanych, jakie są ciężkie przygotowania do 10-rundówki, to jest naprawdę... No ale co, taki sport sobie wybrałem, taki chleb, taki zarabiam, więc na pewno to kocham, tylko mówię, pomalu robię długi odpoczynek, bo naprawdę nie da się tak na dłuższą metę.